Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulic Kamieńskiego i Puszkarskiej, a jesteśmy tutaj dlatego, że zaprosił nas pan Tomasz w to miejsce. Pan Tomasz martwi się, że notorycznie kierowcy jadący ulicą Kamieńskiego w stronę Ronda Matecznego wjeżdżają na to skrzyżowanie bez możliwości kontynuacji jazdy. No, czyli klasyka klasyki. No niestety. Kolejny przykład, jak próbujemy gdzieś zdążyć na siłę i zakładamy, a jeszcze ja wjadę. Zmieniają się światła. Nam się nie udało zjechać ze skrzyżowania, w związku z tym zostajemy na nim i blokujemy je całkowicie. Wtedy nam przychodzi do głowy refleksja, no gdybym nie wjechał, nic nie zyskałem, a wszyscy stracili. A teraz zobaczmy, ten klasyczny przypadek zablokowania Puszkarskiej. Próbujemy jakoś pomiędzy tymi samochodami wjeżdżać. Przypominamy, zielone światło zabrania wjazdu tym, którzy nie mogliby opuścić skrzyżowania w cyklu światła zielonego. Czerwone światło, no chyba nie muszę tego tłumaczyć, zabrania wjazdu. No ale teraz popatrzmy, ten ostatni samochód z Puszkarskiej znowu na czerwonym. Czyli jakby wszystko odwrotnie niż być powinno. Tak podchodzą, proszę Państwa, kierowcy w tych krajach o niższej cywilizacji motoryzacyjnej. Ci o wyższej cywilizacji motoryzacyjnej podchodzą inaczej. Po pierwsze stosują przepisy. Czyli nie wjeżdżam na skrzyżowanie, obojętne czy ze światłami, czy bez świateł, bez możliwości jego opuszczenia, jeżeli nie mam pewności, że go opuszczę. A po drugie, nie wjeżdżam, bo wiem, że mogę zablokować, bo myślę o innych. Popatrzmy na zachowanie tego czarnego Audi. Elegancki samochód i bardzo mało elegancki kierowca. Wpycha się, obrzydliwie się wpycha. No muszę użyć tego słowa, obrzydliwie. Pcha się, żeby przejechać na siłę, nie licząc się z przepisami, i nie licząc się z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Co, oni są gorsi od niego? Jemu się bardziej spieszy? Ja już mówiłem to niejednokrotnie. Nam wszystkim spieszy się tak samo. Nie możemy kosztem innych uzurpować sobie prawo do bycia przed kimś innym, do łamania przepisów, bo do tego to prowadzi, do łamania przepisów. Myślę, padną górnolotne słowa, obywatelsko, prospołecznie, no ale musimy się tego nauczyć, bo inaczej padamy ofiarą tych właśnie błędów, tego myślenia krajów o niższej cywilizacji, motoryzacji, nie właśnie przedstawicieli tych krajów. I na kolejnym skrzyżowaniu padniemy ofiarą właśnie takiej jazdy. To teraz my będziemy właśnie w potrzasku zablokowani przez tych, którzy wjechali nieodpowiedzialnie. Czyli musimy, wjeżdżając na skrzyżowanie, pomyśleć. Popatrzmy, zielone światło, a SUV ewidentnie pojechał na czerwonym, no a ten biały autobus całkowicie na czerwonym. Po prostu, można tak powiedzieć, brzydko, na żywca wjeżdżamy, żeby jeszcze przejechać, bo nam się ciągle spieszy. Nie ma tłumaczenia kierowcy busów, że wieziecie pasażerów, którym się spieszy. Ten pośpiech może wiele kosztować. A teraz kolejny kierowca z kolejnego busa. To tak nie może być. Bo za chwileczkę inny bus, który w tym przypadku powinien pojechać, nie pojedzie. Na innym skrzyżowaniu może zablokujemy tramwaj. Czy duży autobus wiozący 200 osób, a nie 20. Nieważne, ile osób wieziemy, ważne, żebyśmy stosowali przepisy i zasady partnerstwa. Mamy tutaj jeszcze jeden list od pana Krzysztofa z Krakowa, który pisze o miejscu, które jest niedaleko stąd. Pisze tak. Nagminne jest omijanie korka tworzącego się w ciągu ulicy Kamieńskiego poprzez zjeżdżanie w dół na mini skrzyżowanie w celu dalszej jazdy prosto i wyjeżdżanie z powrotem w ulicę Kamieńskiego. Czy kierowcy, którzy tak robią, postępują dobrze czy źle? Dopuszczalnie. Zbliżamy się teraz do miejsca, którego nie lubią pan Krzysztof i pani Elżbieta. Mianowicie niektórzy jadą w ten sposób, jak ja w tym momencie pojechałem. Zamiast jechać górą, wiaduktem, zjeżdżają na dół i później wyjeżdżają z pasa włączania na Kamieńskiego ponownie. O co chodzi? Jest to dla niektórych sposób na skrócenie sobie czasu dojazdu do Ronda Matecznego, jakby ominięcie korka, który tworzy się często jadąc górą, i wykorzystują ten dojazd do galerii będącej po lewej stronie ulicy Kamieńskiego właśnie na taki przejazd. Pani Elżbieta, pan Krzysztof protestują. Panu Krzysztofowi nie podoba się ten sposób jazdy. Uważa, że w tym przypadku nie powinno się stosować propagowanej
jazdy, z którą on się zresztą zgadza, na suwak, na zamek błyskawiczny, bo uważa za cwaniactwo takie postępowanie, że widząc korek na Kamińskiego, kierowcy zjeżdżają do skrzyżowania z rądkiem od galerii, od stacji benzynowej i w ten sposób nie stoją w korku, nie stoją w kolejce na Kamińskiego, tylko, no właśnie, tylko czy przesuwają się rzeczywiście do przodu w ten sposób, czy też nie, to też jest ryzykowne. Być może, że Kamińskiego pójdzie szybciej, jak z Puszkarskiej nie będą bezmyślnie wyjeżdżali. Ja myślę, że tutaj nie ma co rozpatrywać tego problemu jako cwaniactwo. Jeżeli ktoś uważa, że tym ciągiem przejedzie szybciej, niech tak jedzie. Raz będzie szybciej, raz będzie dłużej. Pamiętajmy też, że ludzie rzeczywiście wyjeżdżają z galerii, wyjeżdżają ze stacji benzynowej i potem chcą wjechać na Kamińskiego. W związku z tym stosujmy zasadę zamka błyskawicznego, czyli jeden w jeden. Może problem robi się stąd, że nagle jakiś dziwnie usłużny kierowca na Kamińskiego postanowił stanąć i wpuścić 7 samochodów, które to pewnie te samochodowe sieci kierowcy skwapliwie wykorzystają właśnie z tej łącznicy, z tego wyjazdu. No to wtedy oczywiście krew buzuje w żyłach pani Elżbiety, w żyłach pana Krzysztofa i rozumiem ich zniecierpliwienie, ale jak będzie jeden w jeden, to nic się złego nie stanie. Panie Krzysztofie, panie Elżbieto, może spróbujcie pojechać tak samo dołem jak ci niektórzy kierowcy i zobaczycie, czy tak było sprawniej, szybciej, czy tak było wolniej. Ja podejrzewam, że raz będzie sprawniej, raz będzie wolniej. To już jest nasze ryzyko. Jest duży ruch, musimy razem w tym ruchu jakoś się poukładać, musimy sobie dać radę. Gdyby to był wyjazd przez stację paliw, jak to niektórzy robią na 29 Alei, z jakiegoś parkingu, przez parking, gdzie chcemy szybko przejechać, żeby kogoś wykolegować, rzeczywiście obok jadącego, obok stojącego, widzimy, że tak ktoś robi. To jest wykolegowywanie, tego prosimy nie robić. Na parkingach jedziemy wolno, stacja paliw, tam pojedziemy powoli, tam włączamy się do ruchu. Ale jeżeli gdzieś zjechaliśmy innym ciągiem ulic, żeby potem wyjechać, bo uważamy, że tak jest szybciej, to nie jest cwaniactwo, to dopuśćmy. Tylko pamiętajcie państwo, żelazna zasada zamka błyskawicznego, suwaka. Jedziemy do końca każdym z pasów i potem jeden w jeden wjeżdżamy dalej. I wtedy będzie sprawiedliwie i wtedy nie będzie nerwowo. I jeszcze jeden list związany z tym układem komunikacyjnym. Mianowicie pan Andrzej prosi cię, żebyś wyjaśnił kierowcom, że prawy skrajny pas służy do skrętu na stację oraz do jazdy na wprost dla taksi oraz dla autobusów. Natomiast kierowcy jadą pasem, który służy do skrętu do galerii, a jadą nim prosto i skręcają w ulicę Walerego Sławka. I popatrzcie państwo, znak pionowy wyraźnie pokazuje w prawo, a prosto tylko autobusy i taksówki. Czyli musimy z tego pasa, gdybyśmy na niego zjechali, pojechać w prawo. Musielibyśmy pojechać w prawo tu. A prosto tylko bus, którego teraz widzimy. Natomiast chcąc zjechać w ulicę Walerego Sławka, czyli na najbliższym skrzyżowaniu, dopiero tutaj zmieniamy pas ruchu, no i wtedy jedziemy w Walerego Sławka. Wszystkie pojazdy, które nie są taksówką bądź autobusem, nie mogą pojechać tym pasem prosto. Mają tam strzałkę do skrętu w prawo, znak pionowy wyraźnie o tym mówi. Jadąc w ten sposób, utrudniają wyjazd, powroty z stacji benzynowej, z galerii i uniemożliwiają czasem poprawny skręt z Kamińskiego w Walerego Sławka, no bo pas jest zatkany przez tych, którzy wcześniej na tym pasie się znaleźli i zamiast kręcić w prawo, jadą prosto. Blokują tych wyjeżdżających z prawej od galerii, od stacji benzynowej i utrudniają wjechanie na ten pas właściwy moment do skrętu Walerego Sławka. Pan Andrzej ma rację, protestujemy. To wielu kierowców tak jeździ. Nie wiem, czy to nieuwaga, czy cwaniactwo. Czy właśnie chcą wcześniej się pozbyć tej zmiany pasa i już być na nim i mieć jakby szybszy przejazd, być jakby w prawie, a tam się zmieniają pas, czyli muszą ustąpić pierwszeństwa. Czy też po prostu robią to przez nieuwagę. Wjeżdżają za wcześnie, nie patrząc na oznakowanie. Tak czy inaczej, kierowcy, ta jazda jest niewłaściwa. Za to jest mandat, to jest wykroczenie. Jeżeli znajdziecie się na tym pasie przed skrętem do galerii, przed skrętem do stacji benzynowej, to już musicie skręcić w prawo. Nie można pojechać prosto. Jest to jazda niezgodnie z oznakowaniem. Więc proszę być skoncentrowanym, proszę być skupionym. No ciągle zresztą o to apelujemy. Taka jazda, o której mówi pan Andrzej, jest nieprawidłowa.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.